Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale Sylwia S. Vloguje. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to oczywiście od samego początku zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia kciuków w górę i do napisania komentarza, do przywitania się ze mną. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ze mną zostaniesz. Jak widzicie po tytule, Look Fantastic vs. Glossy Box. Jak co miesiąc, tym razem pudełeczko przyszło bardzo szybko, bo jest 6 dzisiaj, jestem właśnie po pracy, dlatego tak wyglądam. Ale przyszło, jest tutaj. Ja wiedziałam, że ono przyjdzie szybko, ponieważ Look Fantastic ma taką zasadę, że oni nie pobierają pieniędzy zawsze. Czekajcie, musiałam przerwać, bo przyjechało. Pizza przyjechała. No, w każdym bądź razie Glossy Box pobiera właśnie pieniądze zawsze pierwszego, a czasem dostajemy pudełko pod koniec miesiąca. A Look Fantastic pobiera w dniu, kiedy wysyłają. Ale co najlepsze, Glossy Box już mi napisało, że już nadali moją paczkę i będzie albo jutro, albo pojutrze. Także ten filmik pojawi się dość szybko. Ale nie ma co przerywać. Chcę zobaczyć, co tutaj jest. Wydaje się dość ciężkie pudełko. Jest bardzo ładne. Wydaje mi się, że to pudełko było bardzo podobne kiedyś już. Będziemy szybko sobie... Chociaż nie, takiego tęczowego nie było. Aż tak tęczowego. Ale było bardzo podobne. Ale wydaje mi się, że tęczowe, dlatego że jak już wspominałam u mnie we vlogu, czerwiec jest miesiącem LGBT, także fajnie, bardzo się cieszę, na pewno to pudełko sobie zostawię, bo to są typowe moje kolory, takie makijaże też u mnie są. Dobra, przechodzimy z tym koksem, słuchajcie, nie ma tutaj co. Jak zwykle oczekuję serum, ale nie obraziłabym się też na jakiś pędzelek do makijażu, bo muszę kupić. No ale zobaczmy. Pędzelka tutaj nie widzę, już Wam powiem. Pierwsza rzecz, którą tutaj jest, to są jakieś stickersy. What a spot dots. Słuchajcie, tu jest niby taki produkt, który ma nam pomóc w usunięciu jakichś niedogodności, które nam wyskakują na twarzy. Ja tego produktu nie znam, nigdy nie widziałam. No i niestety nie ma tutaj chyba ceny. Próbuję znaleźć, wiecie, tą taką kartkę, bo ostatnio w tamtym miesiącu było w książeczce, co jest, a tutaj nie ma. Słuchajcie, nie ma napisane, co jest w środku, nie ma cen, także będę musiała się pobawić i ręcznie Wam tutaj powcisywać gdzieś z góry albo z dołu ceny. Ale produkt całkiem spoko, coś nowego, coś na pewno do przetestowania. Kolejna rzecz, jaką tu widzę, jest to coś dużego. Jest to, słuchajcie, bardzo różane. Firma... woda micelarna, słuchajcie, różana z firmy Nux, usuwa makijaż i czyści naszą skórę. Produkt 100 ml i powiem Wam, że to jest produkt, chyba już będzie dla mnie numer jeden, ponieważ dzisiaj rano mówiłam do Andrzeja, że będę musiała na weekendzie kupić wodę micelarną, a tutaj mam z Nuxa i to różaną, także czuję, że ona pięknie pachnie. Ciekawe, czy będzie coś czuć, tak jak powącham, ale pachnie. O, pachnie różą, ale tak delikatnie, taką świeżą różą. Super, powiem Wam, ten produkt już mi się bardzo, bardzo podoba. Kolejny produkt to jest firma Gatineau. I coś tu na enzymy jest, czyli to będzie jakiś krem, słuchajcie. Dawać raz albo dwa razy w tygodniu na suchą skórę, masować przez 1-2 minuty i potem umyć wodą. Nasza skóra będzie bardziej jasna, a nasza skóra będzie bardziej nawilżona. Okej, czyli to jest tak w sumie troszeczkę jak, przepraszam, trochę jak maska, bym powiedziała, bo skoro nakładamy to na twarz, a potem zmywamy, to ja to, basta, poczekaj chwilkę, to ja bym to nazwała maską. Przepraszam Was za efekty dźwiękowe. I trzy produkty jeszcze. Jednym z produktów jest, o, super, jest to czysty żel do brwi. Moje dwa zgubiłam, słuchajcie, zgubiłam i byłam bardzo zła, bo ja uwielbiam te produkty, mówiłam Wam, że ja używam, także jestem znowu zadowolona, bo to jest kolejny produkt, który mi się przyda. On nie jest jakiś duży, to jest 4... Basta! Proszę Cię, 4 ml, ale starczy. Basta! I kolejna rzecz... Zajebista. Firma Bubble Tea, wiecie, że ja ją bardzo lubię. I jest to, słuchajcie... skrab do ciała o zapachu arbuza. 100 ml. Zobaczcie, świetny produkt. Świetny, naprawdę jestem zadowolona. I mamy tu jeszcze jedną rzecz. Jest to, słuchajcie, metaliczny cień do powiek Golden Hour. Sobie zaraz zobaczymy. Z firmy Lotti. Lotti z nimi współpracuje, także jestem ciekawa.
Och, zobaczymy teraz, czy to otworzę. Poczekajcie, zejdę z kamery. Bo ja tu zębami otwieram. Także nie chcę, żebyście to widzieli. Dobra, otwórzmy. Piękny oczywiście szklany słoiczek. A co to jest? Zobaczcie, jakie to jest złote. Ale ja tego trochę nie czaję. O Jezus. Nie wiem, po co to jest. Chyba to się rozsypało. O, no. To jest... Jezu, co to jest? Słuchajcie. O Jezu, jaki... O, wow, zaraz Wam pokażę. Zaraz Wam pokażę. Muszę zobaczyć, po co to jest, ale zobaczcie to. O, przepiękne. A jak się rozmazuje, zobaczcie. Widzicie? Widać. Przepiękny jest. Powiem Wam, że jest bardzo ładny. Bardzo ładny. Na oko. Przepiękny. Myślę, że nawet na opaloną skórę, żeby sobie dać gdzieś na dekol, na imprezę. Świetny. Powiem Wam, najgorszy produkt to myślę, że to. Bo to jest coś, co tak średnio mi się przyda. A najlepszy to są te wszystkie inne produkty, bo mi się wszystko podoba. No woda micelarna jest najlepsza, bo akurat chciałam. Ale i żel do brwi, i ten produkt, i ta maska. Powiem Wam, mega jestem zadowolona. Mocne 9 na 10 jak dla mnie. Także look fantastic. Super, już pudełko uwaliłam, nie? Zobaczcie. Cała ja, po prostu, czyścioszka, świnka Piggy po prostu. Dobra, kończę, słuchajcie, bo chcę zjeść pizzę, ale już nie mogłam doczekać. Chciałam najpierw zobaczyć pudełko. Dajcie znać w komentarzach poniżej, co myślicie. I zaraz zobaczycie Glossy Box. Ja muszę czekać do jutra. I kochani, nagrywam dla Was kolejnego dnia. Wy widzicie oczywiście to od razu. I faktycznie pudełeczko przyszło we wtorek, tak jak Wam mówiłam. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że wczoraj właśnie po rozpakowaniu pudełka użyłam sobie tej maski na twarz i od razu Wam mogę powiedzieć, że jest bardzo średnia, także nie jest żadna wow. I użyłam skrabu. Skrab jest bardzo fajny, pachnący, ale jest, nie jest gruboziarnisty. Jak wiecie, ja preferuję gruboziarniste, ale dla tych osób, którzy preferują właśnie taki delikatny skrab, to ten będzie idealny. Oczywiście w denku Wam jeszcze opowiem, ale już tych dwóch produktów nie mogłam się doczekać. I dzisiaj mówię tak, przyszło glossy i na początku mówię, nie, może powinnam się umalować, żeby wiecie, trochę lepiej wyglądać, ale sobie wiedziałam, że nie, bo się nie mogę po prostu doczekać. Oczywiście liczyłam na dwa pudełka, tak jak w poprzednim miesiącu, ale przyszło tylko jedno. Ale jak to mówią, lepiej jedno niż żadne i fajne jest to, że przyszło ono tak szybko. Także otwórzmy od razu. O, standardowe. Powiem Wam, że troszeczkę się spodziewałam, że może w czerwcu dadzą takie letnie pudełko, tak jak właśnie Glossy Box, albo Look Fantastic, przepraszam, albo właśnie coś z LGBT, a tutaj nie. Szybko sobie przejrzę ulotki, niczym nie jestem zainteresowana. Pudełeczko jest takie, bardzo zwykłe, a co najgorsze, jest bardzo lekkie, także troszeczkę się go obawiam. Ale zobaczymy, jest, zobaczcie. Tak wygląda bardzo skromnie i znowu mamy kod do skanowania. Także ja nie będę teraz przedłużać tego filmiku i skanować i szukać tych produktów, nie. Wpiszę Wam tutaj cenę, tak jak mówiłam Wam ostatnio, przy otwieraniu pudełeczka Look Fantastic. Mam na to czas, bo ten filmik pojawi się równo za tydzień w sobotę, bo teraz będą dwa vlogi. Był film książkowy, vlog będzie vlog i ten filmik, także prawdopodobnie już teraz mam inne włosy, jak to oglądacie, ale pamiętajcie, nagrałam to we wtorek, a jutro w środę farbuję włosy, także zobaczymy. No i co, otwieram. Już jedną rzecz widzę, co mi się nie podoba. Słuchajcie, jest to mydełko. Jest to mydełko cytrynowa trawa. No takie, no mydełko. Jak wiecie, ja jestem średnią fanką mydełek takich. Może sobie je tutaj dam na dole, nie wiem, jeszcze zobaczę i będę po prostu myła nim ręce właśnie po ugotowaniu czegoś albo coś. Uważam, że jeżeli już dają mydełko, powinno być one większe, a nie takie 15-gramowe. Także pierwszy produkt osobiście jestem na nie. Widzę w ogóle tu bardzo małe pojemności, także wydaje mi się, że to pudełko jest już tak na pierwszy rzut oka gorsze, dużo gorsze od Look Fantastic, które mi się bardzo podobało. Okej. Dobra, kolejna rzecz jest bardzo dobrą rzeczą. No troszeczkę to pudełko jest uratowane. Mianowicie jest to Locatiane. To jest droga firma, jak wiecie. Ale ten krem do rąk jest bardzo fajny. On jest, to jest pełnowymiarowy, 30-ml produkt. On pachnie bardzo naturalnie, ale bardzo fajnie nawilżał mi ręce. Ja już go miałam albo w kalendarzu adwentowym, albo w jakimś pudełku, nie wiem. Jak wiecie, ja kremów do rąk
zużywam sporo. Bardzo lubię także, chociaż ten produkt mi się przyda. Oczywiście nie ma jakiejś ekscytacji, bo on jest zwykły. To nie jest nawet jakiś zapachowy. No ale najważniejsze, żeby działał. Także jest. Kolejną rzeczą jest coś, co ja chyba znam. Tak, to jest 3 w jednym mleczko do czyszczenia twarzy. I to mleczko jest bardzo średnie, powiem Wam. Jest to mleczko, które ma 30 ml. Nawet chyba albo było w denku, albo będzie w którymś denku ode mnie. Bo jak wiecie, nagrałam 5, a tylko 2 się wyświetliły, bo nie chcę Wam wrzucać tych filmów za dużo. I to jest bardzo zwykły produkt. Bardzo zwykły, w dodatku mała pojemność, także no... Oj, średnio Wam powiem. Bardzo nawet bym powiedziała średnio. Aż tutaj szukam, co tutaj jest. Zaraz w ogóle pierdzielę, nie? Zaraz Wam powiem, co ja dostałam. Kolejną rzeczą, którą tutaj widzę, jest z witaminą C firma F-Rite. I jest to limitowana edycja nawilżacza na noc z hyaluronowym acidem i z witaminą C. Ale no, słuchajcie, no kurczę, znowu 60 ml. Aż sobie zobaczę tutaj na ręce, czy to jest jakieś specjalne. Pachnie ładnie. Bardzo fajna skóra jest w dotyku. Faktycznie jest bardzo, bardzo delikatna i faktycznie ta skóra już od razu centralnie czuć, że jest nawilżona. No ale... No... No... I słuchajcie, mamy bronzer. Mamy bronzer z firmy Ciate. Ciekawe, czy jest w jednym kawałku, jak pamiętacie, w tamtym miesiącu? Tak, z Look Fantastic mi przyszedł rozświetlacz z tej samej firmy, który był rozwalony. Czekam cały czas na wymianę produktu. Ja w ogóle do nich napisałam, że ile to może trwać. I się okazało, że jak są robione refundy właśnie jakichś rzeczy, które odsyłają, bo pudełko było uszkodzone, to nawet to trwa miesiąc. Także jeszcze mam około 2 tygodni. Nie, no nie, tydzień jeszcze czekania. Czekajcie. O, mam otwarty. Ciekawa jestem, jak ten bronzer, bo ja bronzerów nie używam. Piękny, słodki, piękne, słodkie opakowanie. Czekajcie, chcę to otworzyć. Nie będę Wam soczować, od razu Wam powiem, bo to pójdzie na bank do rozdania. Więc nie chcę komuś niszczyć, ale jest bardzo ładny. Ojej, no, naprawdę ładny. Może ja go zostawię sobie jednak. Zobaczcie. Nie wiem, czy tutaj widać w kamerze, on ma takie bardzo delikatne drobinki. Nie widać. No, jest przepiękny. Może mi się tylko tak mieni. Nie, no jest delikatnie taki brokatowy, bardzo delikatnie. No bardzo jest ładny. Kurczę, nie wiem, co mam zrobić, bo tak mi się podoba, że... Aha, żebym go sobie z jednej strony zeswatchowała, ale z drugiej strony, już widzicie, paznokciem tu dotknęłam gdzieś. Tu, o, jest. Nie, mam za dużo, a i tak bronzerów nie używam, także to pójdzie do rozdania. Powiem Wam, że fajnie, że to pudełko zostało wysłane tak szybko, ale jestem nim rozczarowana. I powiem Wam, że myślę, że to jest najgorsze pudełko w tym roku. Na te 6 pudełek, które dostałam, na tyle, ile pamiętam ich zawartość, bo wiecie, to się nie pamięta aż takich rzeczy. No ale mniej więcej znam swoje reakcje, że tak powiem. To pudełko, no takie... Szczerze to bym powiedziała, że to jest 2 na 10 dla mnie. Naprawdę. I to już jest któryś miesiąc pod rząd, gdzie Glossy Box nie jest aż taką ciekawą opcją. I coraz bardziej się zastanawiam nad zmianą subskrypcji. Nadal chcę mieć 2. Jak wiecie, miałam wcześniej Look Fantastic i jeszcze kiedyś miałam Bridge Box. Tylko, że to, co mnie trzyma przy Glossy Box, jest to, że jednak co któreś pudełko jest... Bardzo fajne. W tamtym miesiącu mi się bardzo podobało. Plus to, że po dostaniu pudełka Glossy Box ja wypełniam ankiety na temat produktów. Jeżeli piszę im review, dostaję dodatkowo 25 pensów. I mi się uzbierała już spora suma na kupno kalendarza adwentowego. Także w tym roku, jeżeli będę nadal kontynuować, nie będę musiała płacić za kalendarz adwentowy. W ogóle będzie jakby za darmo. A wiecie, tak jak patrzę na razie na rynek, jakiś Bridge Box, jakieś inne pudełka, Roka Box, które miałam wcześniej, one nie są dużo, dużo lepsze i rzadko się zdarza, żeby były fajniejsze niż Glossy Box. Także chyba jednak zostanę z tym Glossy Box. Basta! Teraz tylko jestem tak trochę rozczarowana, bo... No bo słabe jest to pudełko. Przepraszam Was. Bastuś, chodź tutaj! Chodź tutaj! Bastuś!
No. He saw the fly. Chodź tutaj. Kom. No. Basta. Zobacz. Co to jest? Przepraszam, cała. Zobacz, masz tutaj. Bastuś. Here you go. Niunia. Let's go. Bye bye. Bye bye. Chodź tutaj. Chodź, baby. Nie, no uparł się na tą muchę. Także tak, zostaję przy Glossy Box, bo to, że jedno pudełko jest beznadziejne, nie znaczy, że reszta taka będzie. Także tak, zostaję. Zostaję, to już jest potwierdzone. No ale dajcie znać oczywiście, co wy myślicie. Jak wam się podobało... Przepraszam, że tak się za włosy dotykam. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tych pudełkach w tym miesiącu. Czy dla was też Look Fantastic było lepszy niż Glossy Box? Czekam na komentarze poniżej i dziękuję wam... O Jezus, swędzi mnie. I dziękuję wam, że jesteście... Buziaki, papa.